Cześć, dzień dobry. Niedzielne popołudnie, wczesne popołudnie. W Polsce wyborcze popołudnie. W Stanach nie. Tutaj podcast o Portland Trail Blazers. Jak zwykle witają Was Grzesiek i Andrzej. No i porozmawiamy o tym, co dzieje się już w NBA, która wystartowała w tym tygodniu. Wszystkie drużyny są już po dwóch meczach, niektóre po trzech. A Blazers wygrali właśnie dzisiaj rano ze Spurs, a w pierwszym meczu z Lakers i jest bilans 2-0. Czyli przynajmniej wynikowy optymizm. Jak to, Andrzeju, oceniasz? No trudno nie być zadowolonym z takiego wyniku. Tak jak rozmawialiśmy, możemy bardziej, myślę, patrzeć na Blazers niż na te dwie ekipy jako jakiś wyznacznik trendu większego, czy siły Blazers, no bo tak naprawdę, tak jak zresztą napisałeś w podsumowaniu meczu ze Spurs, no nie wiemy do końca, jak silny był to przeciwnik. Spoglądając na oba te zespoły, no to wyraźnie widać było różne mankamenty. No, w Los Angeles ogólny brak organizacji i widać, że ta drużyna dopiero powstaje, natomiast no, San Antonio też w zasadzie grają bez rozgrywającego i ich siła rażenia z tego powodu bardzo również osłabła. Natomiast no, wygrane są wygranymi. To nie jest tak, że przyjeżdża zespół z problemami czy zespół słaby i zawsze odnosi się wtedy zwycięstwo, więc też nie można tego jakoś bardzo mocno deprecjonować. Więc może po prostu skupmy się bardziej na tym, co widzieliśmy po stronie Blazers i co teoretycznie mogłoby się przełożyć na kolejne mecze. No i wyglądało to dobrze, to na pewno. Te mecze były różne, prawda? W pierwszym meczu zaskoczył nas Nick Stauskas, który pewnie powinien zostać jakoś przeproszony przez nas troszeczkę, bo tak za wiele o nim nie mówiliśmy. Za dobrze go nie znaliśmy chyba. A ja tak w zapowiedziach trochę tak ślepo na to pytanie, kto mógłby zaskoczyć z nowych, to właśnie sobie dałem Stauskasa. Tak na raczej bez, wiesz, bez większych argumentów, no bo niby jakie, jeszcze nie zaczęli grać. Ale tak myślę sobie, że jeśli dokonać przełomu, no to chyba już ostatnia szansa. Ale też natomiast ja nie znałem tego gracza na tyle dobrze. Wydawało mi się, że to jest bardziej taki typowy shooter i niewiele więcej. Natomiast on pokazuje więcej. Pokazuje ścięcia, pokazuje podania. No w obronie nie pokazuje, ale widać, że jest to gracz bardziej uniwersalny. Ja nie chcę powiedzieć lepszy, bo no nie, na pewno nie na podstawie dwóch meczów. Natomiast widać, że jest to gracz bardziej uniwersalny niż był na przykład Connaughton czy nawet Crabb. I niż pewnie będzie Curry, Seth Curry, który no, tu nie tylko wiem, tu strzelcem. Nie wiem. I to nie mówi o lepszości, tylko o tym, że jest, wydaje mi się, ma chyba więcej trochę Stauskas narzędzi. I Stauskas może grać na pozycji numer 3 również. No Curry też potrafi wejść pod kosz, także tak, to myślę, że to jeszcze zobaczymy. Stauskas jest zaskakująco mobilny, tak? Takie te penetracje, odrzucenia na obwód, robi trochę szumów w tej grze. Tak. Natomiast oczywiście trzeba poczekać, bo pamiętamy, że pierwszy rookie mecz Jacka Laymana też był fenomenalny, a potem miał 19% za 3 przez kolejne dwa sezony. Z Sacramento i z Brooklynu, w których klubach on tam grał wcześniej, i on też zaczynał dobrze w każdym z tych klubów. Okej. Więc nie podpalajmy się, ale no, jest zaskakująco dobrze, lepiej niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Ze Stauskasem. Słyszałeś, jaką on ma ksywę? Nie. Sos Castillo. Ciekawa historia, bo to ksywka pochodzi jeszcze z czasów Sacramento, jak ludzie oglądali w telewizji a jakiś tam mecz, to są te napisy dla niesłyszących. I on był tam przez tą maszynę, czy to człowiek, nie wiem. W każdym razie było Sos Castillo hit a free na przykład. Tak? Potem ktoś to wrzucił na Twitter i już zostało. Tak? Więc... Sos zostało, okej. Okay. Z tą sosem. Niech tak będzie, tylko niech tak będzie na parkiecie. Ale jest dobrze, akurat został z kasem. Właśnie, no to rezerwowe ustawienie jest dla mnie zaskoczeniem, w sensie pozytywnym.
Tak, to taki mini plan Oszliego na przestrzeni meczów całych dwóch póki co działa, bo Turner i strzelcy, tak? Tak, Turner, Curry, Stauskas, Harkless i Collins albo Leonard na środku. I to jest plusowy line-up, oni mają plus 4 chyba, zdaje się, w tych dwóch meczach. Znaczy w ogóle ławka rezerwowych, no to była bolączka Portland nie od zeszłego sezonu, tylko od lat już, można powiedzieć, kilku co najmniej. No to w tych dwóch meczach, pierwszy mecz 55 punktów, drugi mecz 41 punktów, no to jakby... I wiesz co, oni grają trochę na, nie na rezerwowe line-upy przeciwnika. Z Lakersami tam mieli LeBrona przez parę minut, mieli Harta, mieli Kuzmę, więc tam nie jakiś takich, no nie potentatów, ale nie leszczy. Tutaj grali z Aldridge'em i z Gayem przez długie minuty w drugiej kwarcie. Tak. I trzymali ten wynik. Tak, wracając do poprzedniego podcastu, no gdyby szukać miejsc do rozwoju tego zespołu, to na pewno... kontrybucja, brzydkie słowo, nie wiem jak po polsku to powiedzieć w tej chwili, ze strony ławki byłaby takim elementem, no bo że Lillard i McCollum będą swoje dawać, to wiemy, tak? I pierwsza piątka będzie grać na swoim poziomie. Natomiast gdyby rzeczywiście pojawiła się ławka godna zaufania na poziomie tych 40 punktów, no to mogłoby wnieść ten zespół na nowy poziom. Zobaczymy, czy to się utrzyma. Tak, ta różnica. Teraz Lillard z McCollumem obaj schodzą w tym samym czasie. Tak, to tego nie widzieliśmy. Zawsze było tak, że jeden musiał być na parkiecie, tak? Oni mogli być osieroceni. Któryś z nich trzymał to ustawienie. Teraz obaj schodzą i odpoczywają, a grę prowadzi Turner. I dopóki skupia się na kreowaniu, na rozgrywaniu, to wygląda to znakomicie. Trochę inaczej jest, kiedy on zostaje z rzutem. Kiedy grają prawie do końca, nic tam nie uda się wytworzyć z tej akcji i on rzuca. I dzisiaj tak było ze Spurs. Ze 3 miał pull-upy i to nie wpadało. I każdy wie, że to jest słabsza strona, prawda? Pull-up z midrange. Blazers. Jest taki blog chyba, tak? Czy podcast takie, nawet. Chyba podcast raczej. No i to dzisiaj też nie działało, ale kiedy on kreuje, kiedy on wchodzi ze swoim zasięgiem, tak, jak ze swoim wzrostem na tej jedynce, to działa. Tak, rzeczywiście on potrafi zdominować tych obwodowych graczy przeciwnika właśnie wejściami, przepchnąć ich, minąć ich. Tak, faktycznie, dzisiaj jest to... zero zadem na plecach, wchodzi tak, pod kosz tak, i kończy. Tak, tak. Więc kiedy go zostawiają obrońcy przeciwnika z rzutem, to jest właśnie woda na młyn. Tak, i to wygląda najlepiej, jak on właśnie robi jakieś takie dynamiczne minięcie i kończy to layupem. Bo jak albo odrzuca na obwód, tak? I tam powinien odrzuca na obwód. Curry tam powinien stać z kasem i walić, tak? Tak, natomiast to jak sam rzuca z dystansu lub jak pójdzie do post. Tak, nie, post nie wychodziło. Z Lakersa. No, ani jedna, ani drugie mu nie tego. W tym meczu te post ograniczył i rzucał z pół dystansu i ani jedno, ani drugie nie działa. On po prostu musi rozgrywać. On ma wizję, ma inteligencję, tak? On w koszu, nawet pod koszem, w tłoku umie się jakoś tam zachować. W sensie asysty i podania. Tak. Natomiast rzutem bym sobie odpuścił. Ale czasami po prostu nie ma wyjścia. No, to są takie sytuacyjne rzuty. Mhm. Ale, czyli ten pomysł czyli wycofywanie w jednym czasie Lillarda i McCollum działa. No. To jest mała próba, dwa mecze, ale działa. Z innych rzeczy ma wąską rotację podkoszowych, to znaczy jest trójka, tak? Nie ma Davisa. Leonard też wydaje mi się, dostaje te minuty tylko jeśli jakiś z Collinsem są kłopoty, czy z Nurkiczem w sensie fauli. Tak jak dzisiaj. No tak, ale nie ma nikogo innego, więc dostaje. No tak, to jest siłą. No znaczy na razie nie zawodzi, no nie ma jakichś tam trójek albo... 10 minut, które dostaje, to jest 5 punktów, 4 punkty po 3-4 asysty. Tak. Dobrej skuteczności. Tak. Niewiele robi, powiedzmy, jakiegoś nadzwyczajnego, ale też nie otwierają nam się oczy, żeby tam nie należało mu się miejsce w tym danym momencie na parkiecie. Tak? Podania dostał z kasa na przykład bardzo,
bardzo przytomny, jak był podwajany przez Lakers. Tak, on ma teraz chyba więcej asyst niż punktów, zdaje się w ogóle. Był trochę ciekawy Myers podwajany w post przez Lakersów. Bo drużyny i trenerzy rywali wiedzą, że on ma ten rzut. Paradoksalnie on tego, z tego rzutu nie korzysta, on widać się boi rzucać. On się przymierza tego rzutu za trzy i oddaje najczęściej. Myślę, że jeszcze trochę w głowie tutaj u niego jest, siedzi jakaś obawa. No to natomiast Myers i Lehman, to u nich to... No, to czy mają talent. Te minuty nie są zmarnowane, to czy nie jest, że on minusowym graczem? Nie, mi chodzi o to, że oni obaj mają talent, ale pytanie, czy głowa im pozwoli go kiedykolwiek pokazać. No. Tak. Natomiast no, Collins i Nurkic są w formie. Tak. No Nurkic, tak, jest w takiej formie. No. Znaczy, powiedziałem, to jego poziom, tak? Ograniczył straty, to jest chyba lepiej. Ale on mi się, powiem ci, rzeczywiście w ataku nie mam do niego żadnych zastrzeżeń, w żadnym w zasadzie z meczów, ale w obronie w pierwszym meczu no to nie wyglądał jakoś. Nie, no to jest wysoka obrona, kiedy on stoi tam u szczytu trumny, prawda? Jest, może to nie przeciwnik na niego. No jest, nie. Jest mijany, nie, było i tak z Lakersami dzisiaj też go tak robili. Tutaj jest trochę słabiej. Ciekawy stat, Nurkic w pierwszym meczu minus 17, Collins plus 24. Tak, a tam cała wtedy pierwsza piątka miała... No tak, no bo ławka, no Collins grał ze Stauskasem też, tak? Tak, która, tak. To też, no i w czwartej kwarcie, no ale to już jego zasługa, no te bloki, no po prostu potwierdza jakby to wszystko, co o nim mówiliśmy do tej pory. Także pozdrowienia dla Piotra Zarychty, który ciągle w niego nie wierzy. Nie, to widać, że on po dwóch stronach zaraz zacznie grać, tak? Z Lakersami w obronie był spektakularny, ta seria tych bloków i te akcje, jak szły te kontrataki, tak? Dzisiaj w ataku był prawie stuprocentowo skuteczny, tam jeden rzut mu nie wszedł, jedna trójka. W obronie dzisiaj nie było tak efektownie, ale to, co zrobił tam na przed końcem, o tym relacji napisałem, tak? To nie było tak widoczne, ale jak przytrzymał Geja i jak DeRozana w dwóch posiadaniach kolejnych. Tak, no to parę takich akcji, bo blok to blok, tak? Zapisuje tak, się w tabelkach. Natomiast tabelka się nie zapisuje, jak ktoś chce wejść i rezygnuje z rzutu nagle. Tak, tak, i to były dwie takie akcje, jak jeden i drugi zrezygnowali z tych rzutów, a to było tak 5 minut 6 do końca i często jest tak, że wtedy następuje przełamanie, drużyna goniąca dochodzi. Mhm. I to było moim zdaniem jedno z kluczowych zdarzeń. Takie, które nie będą w highlightach, ale warto zauważyć, co on robi w obronie. Zresztą to nie przez przypadek dwa mecze i on kończy, nie Nurkić. No więc właśnie, kończył całe czwarte kwarty, tak. Praktycznie grał. Jak ktoś chce sobie posłuchać też kilku pochwał na jego temat, to w podcaście The Ringer już w drugiej minucie po tym meczu z Lakersami bardzo kilka miłych słów na jego temat od osób, które wiedzą pewnie dużo więcej od nas. Co jeszcze, powiedz, ci się zrzuciło w oczy? Tak, że ta liga i te mecze i Blazers, nie tylko mecze Blazers, to po prostu szaleństwo w ataku. To ile tak. Punktów pada. Ja nie wiem, podoba ci się taka liga, taka koszykówka? Ja nie wiem. Wiesz co, mnie się podoba. Ja wiem, że to jest celowy zabieg i wiem, że liga idzie w tym kierunku, co choćby ta zmiana przepisów, która jeszcze bardziej faworyzuje atak ostatnio, ale... Ja nie jestem, mimo że jestem z tego pokolenia, to nie jestem z tej grupy, która mówi, o lata 90, jaka to była świetna koszykówka. Ja lubię tą nową koszykówkę. Czyli nie, że nie jesteś tak, że wolisz wyniki 98-96, to 15, finały 13. Finały Nowy Jork, dziękuję bardzo, to musiałby mi ktoś zapłacić, żebym jeszcze raz obejrzał. No ale to jest szaleństwo, dzisiaj tam 136-140 wynik. To co robią Pelicans, prawda, mają średnią chyba ze 140 punktów w dwóch meczach. No mają. Znaczy wiesz, to się pewnie aż tak nie utrzyma. No. To weźmy pod uwagę, że to jest początek sezonu, był krótki pre-season i jeszcze podejrzewam, te ustawienia w obronie kuleją. To prawda, wszystko się dopiero się jeszcze unormuje, no ale tendencja jest wyraźna. Tendencja jest wyraźna. Tak, tak. Atak, jeszcze raz atak. Co tam jeszcze z tych rzeczy parkietowych? Wiesz co, podobało mi się w obronie w meczu z Lakersami, jak Portland, zwłaszcza w drugiej połowie, odpuszczało w obronie Rondo i Stevensona. Mm-hmm. To pokazuje, że jak nie masz rzutu za trzy, to naprawdę musisz być wybitny w innych elementach, żeby w ogóle uzasadnić swoje miejsce na parkiecie, bo
bo po prostu tylko był Stevenson albo Rondo, no to od razu paint się zagęszczało i Lakersi w zasadzie tylko w paint grali w tym meczu, więc było to dla nich trudne, tak, bo stracili jedną z przewag. Co śmieszniejsze, jak Stevenson krył Turnera, to robił w zasadzie to samo po drugiej stronie, więc takich dwóch powiedzmy, nie wiem, ślepych na jedno oko czy jednoogich, to jednookich, jednonogich siebie kryło, tak, bez jednej ważnej umiejętności. Już humorystycznie to wyglądało. Z kolei dzisiaj podobało mi się to, jak w obronie na Aldridge'u grali. Podwajanie, prawda? Jak podwajanie było, jak była taka zmiana tej obrony. Raz Aminu, raz Harkless, raz podwajanie właśnie. Na początku drugiej połowy wziął go Nurkić na przykład. A wiadomo, że Aldridge nie lubi grać przeciwko, że nikt nie lubi przeciwko wyższym i silniejszym, tak? Gdzie jest to ograniczone jakby przestrzeń. Ciekaw jestem, czy to podwajanie się utrzyma, bo to jest coś, czego oni za bardzo nie robili w poprzednich sezonach. Stotts tego nie robił. Stotts był jakiś taki konserwatywny, przywiązany do pewnych rozwiązań. To wielokrotnie mu wytykaliśmy, że on w trakcie meczu jakby nie ewaluował swojego systemu. Tak? Teraz jakby zaczął coś widzieć, jakby zaczął działać, przepraszam. Więc to tak jakiś pozytyw. No i dzisiaj Aldridge 12 punktów. No, tak, tak. Co ciekawe, te podwojenia to chyba głównie były na tym jego ulubionym lewym bloku. Tak, więc no to ograniczenie Aldridge'a to był klucz, moim zdaniem. Bo tam DeRozan wiadomo swoje zrobi. Jak wyjmiesz Aldridge'a z tego składu Spurs, to już w zasadzie masz wygrany mecz. Tak, DeRozan tak się robi stało. Na match-upie z CJ'em, prawda? CJ w obronie, no. To tylko CJ i DeRozan sobie tam punktował, no nie, więc tutaj gdzieś trzeba było indziej ograniczeń szukać. Jeszcze ten Forbes na jedynce trafiał, rozgrywał jak rozgrywał, ale trafiał, tak, te kilka trójek, więc tam przynajmniej, czy ta pierwsza połowa, to tak było, no, w miarę wyrównanie. Ale myślę, że tak, że Rainbows są w formie, są wypoczęci jeszcze początek sezonu. Mo jest fajny, Mo Harkless. Właśnie. Jest bardzo intensywny w tym, co robi, bardzo mobilny i widać, że jeszcze nie w pełni sił, ale szarpie. To są intensywne minuty, bardzo, bardzo efektywne. Tak, ja tak właśnie miałem taką myśl, jak bardzo ci dwaj skrzydłowi, obaj tak naprawdę, są potrzebni temu zespołowi, bo narzekaliśmy narzeka się na nich często, że oni za wiele nie są zbyt uniwersalnymi graczami, ale jednak jak jednego z nich zabraknie, czy to Harklesa w tych playoffach z Nowym Orleanem, czy Aminu na przestrzeni poprzedniego sezonu, czy dwa sezony temu, jak on łapał kontuzję, no to ten zespół się rozsypuje w zasadzie. Być może Collins to troszkę zmieni, tak? Jak będzie też on rósł. Ale natomiast oni są strasznie potrzebni w obronie, jeden i drugi. Dzisiaj tak szło na równi bardzo, bardzo długo i później było Amino ze skrzydła trójka, Amino ze szczytu trójka. I już no jak Amino trafia trójki, to już to w jest, ogóle. To jak skrzydłowy grozi rzutem i trafia, no to jest dużo. Wiesz, mi bardziej chodziło o tą bronioną stronę. Że to też, po prostu, też. Z takim backcourtem jak Lillard McCollum, no to musisz mieć taki. Tak. Najlepiej trzech graczy, żeby było dobrych w obronie pozostałych. Mm-hmm. No i myślę, że docelowo to, jeśli on tylko dojdzie, w sensie Harkless do formy fizycznej, to Lehman nie będzie grał w tej pierwszej piątce oczywiście, bo i tak dzisiaj wchodził tylko... No na razie nie pokazał, że powinien. Na początku i później po zmianie stron też wszedł i zaraz go zdejmował. Bardziej tak statystycznie. Sobie myślałem, że... Bo tak było te 28 punktów Lehmana w preseason, ale ja tak sobie myślałem, no jak zobaczę to w meczu, tak, jednym, drugim, trzecim, nie mówię, że 28, ale 13, 14 punktów na dobrej skuteczności, to się z nim przeproszę i w niego uwierzę, ale... Na razie jeszcze chcę na to poczekać. Nadal nie wierzę w niego jednak. No. Dzisiaj trochę żałuję przy tym, jak się skończyło dosyć wcześnie, tam 3 minuty, 3,5 przed końcem Popowicz poddał ten mecz, to żałowałem, że Simons był w garniturze z Trentem. No obaj są ciekawe, czy oni mają jakieś urazy, czy oni po prostu... Zaraz, bo to jak to jest? Znaczy, Trent ma urazy. Tak? Ilu możesz do protokołu wpisać? 12 czy 15? 15 chyba. 15, no to nie wiem, czemu nie chcę garnitura. Trent był kontuzjowany, a z Simonsem nie wiem, dlaczego był w cywilu. I trochę żałowałem, no bo akurat był to moment, żeby go sprawdzić, tak? Po co Stauskas miał grać w tym garbage time, tak? Nie gra, niech się zgrywa, chociaż no, w sumie tak. Garbage to nie wiem, czy no, to... Z kimś tam się zgrywać. Baldwin strasznie zagrał. Tak, strasznie. Strasznie, po prostu było...
O Jezu, na Garbage nawet było fatalnie. Tak, akurat strasznie zagrał. Nie, żałuję, no to co minutę, kiedy możesz tym chłopakom dać, ale ja, jak znamy Stoca, to raczej pójdzie w to, że będzie ich odsyłał do G-League. Obu. I czy ja wiem, no w G-League grał... to tak dużo nie grali ci gracze Blazers w ostatnich. Nie wiem, no to czy... Inaczej tam na treningach po prostu. To będzie super, nie będą grać w ogóle, tak. No, jeśli oni już no będą się uczyć na treningach od Lillard. W garniturach ich. Zobaczymy, wiesz co, to jest stoc, tak? To nagle, wiesz, Caleb Swanningham startuje, jest starterem, Noah Vonleh, tak? Tu się różne rzeczy dzieją, zobaczymy. Znaczy, no tam gardów jest tylu, że startować to oni nie będą, no ale kto wie. Nie, to mi to brakuje, mi to brakuje trochę chyba jeszcze jednego człowieka pod koszem, to znaczy na pozycji silnego skrzydłowego, kogoś takiego, jakiś Kylo Quinn na parę minut, tak? No bo mamy trójkę wysokich ludzi. Aminu, który udaje nawet dobrze silnego skrzydłowego. Lejman, który no, powiedzieliśmy przed chwilą. Brakuje Lejmana trafiającego za trzy, no. Mam wrażenie. Dobrze, że Stauskas może być przesuwany na pozycję silnego skrzydłowego. Może, tak? No Stauskas tak, on będzie tak grał. Pierwszy mecz z Lakersami on grał na pozycji. Nie jest jakimś atletą fizycznym. Na trójce, ale tam wiesz, no grozi mi Stauskas. No nie, 2 metrów nie ma chyba. Ale grozi dystansem, jest dosyć taki mobilny, więc może grać, w sensie nie, że podstawa, ale uzupełniając minuty. Okay. Tym bardziej, że pewnie oni będą tak grać nisko, że będzie Jaminu grał na centrze, pewnie będą takie sytuacje, zwłaszcza w jakichś końcówkach, będą schodzić nisko. Tak grali już wielokrotnie. Czy nawet z Harklesem, jeśli dojdzie do formy już stuprocentowej. Myślę, że ich skład jest tak skonstruowany, że siłą rzeczy będą grać nisko. Mhm. Że dużo będzie small ballu. No i biorąc pod uwagę to, że ta tendencja jest taka, że atak. Jeszcze raz atak. Czyli dużo minut dla Myersa nie przewidujesz? Nie przewiduję. No, nawet to początek już na to wskazuje, że on dzisiaj by grał jeszcze prawdopodobnie mniej, gdyby nie problemy z faulami Collinsa. Collins miał zaraz na początku drugiej kwarty 3 faule już. I Collins grał dzisiaj kwadrans tylko. 11 punktów kwadrans, tak? No to jest niezła linijka, rzeczywiście. Setkary też ładnie. Tak. W dzisiejszym meczu. Dzisiaj Setkary był, tak. Efektywny bardzo. Jest no wygląda, że jest lepsza głębia póki co, tak? Tak. Niż była w poprzednim sezonie. Chociaż rok temu też było na początku. Tak, i Konaton miał jakiś monster mecz w pierwszym bodajże 26 punktów. W pierwszym meczu nie grał CJ, bo jakąś karę jeszcze. Dlatego ze spokojem trzeba na tego Stoska zobaczyć, bo to Konaton też zaczął. Sądzę, że pierwsze takie jakieś, no nie wiem, bardziej wiarygodne tezy to będziemy po 15 meczach tutaj wrzucać. A na razie możemy się cieszyć tym, co jest, nie rozpaczać, na przykład jak Lakers, prawda? No LeBron... Nie przypuszczałem, że w drugim meczu puści już śruba. A, mówisz o tej bójce dzisiaj. No straszne było. No ale to, no to Ingram, przedziwne. No tak, ale tam wiesz, będą kary. No ale ciekawe, że on jest tak zestresowany. Może chciał, żeby to był jego zespół, a to mu LeBrona. Nie wiem, ale... podpisali. Tam odwaliło wielu w tym. No nie, no ale Chris Paul, Rondo to są tak zwani usual suspects. Tak, tak? Jeśli Rondo tam są przypuszczenia, że Rondo opluł pola. Im dużo nie trzeba, żeby się pokłócili. No to tak, więc gdzie indziej dzieje się nie najszczególniej. U nas jest jak jest, jest dobrze. Doncic 26 punktów po pierwszym gorszym meczu. No, Jokić. Jokić, tak. Mirotić i Pelicans. No nie, no ci to jakieś coś w ogóle. Szalenie. Na sterydach chyba, tak. Tu syropu, tu sipek się nawąchali chyba póki co. Ja tam myślę, wydaje się, że Pace też jest niesamowity w tych ich dwóch spotkaniach. No ale co, nie wiem, chyba nie będziemy o reszcie ligi rozmawiać. Nie, tylko to w tym kontekście tylko, że na razie to wykluba, prawda? No tak, tak. Jest taka szarpanina, zobaczymy co z tego będzie. Myślę, że pod koniec listopada będzie więcej wiadomo. Teraz jest Wizards u siebie, później wyjazd. Ale do Orlando zdaje się, tak? Nie, tak, Orlando. Nie, jeszcze z Orlando u siebie. Orlando, Miami.
Miami jest wyjazd. I coś tam chyba jeszcze i kończymy też na wyjeździe w Houston. Ale może Houston będzie bez pola. Mieścimy dobrą karę. Myślisz? No może to być tak, że to na kilku meczach nie skończy. Są takie jakieś pierwsze doniesienia. A to Ingram chyba bardziej, co? Ale patrz, no, ten jakieś to... ciosy wyprowadzał. Tak, tak, ten uderzył to. Tak, to na pewno będzie coś poważnego. No, zobaczymy. Ja myślę, że Paul, Ingram i Rondo większe kary dostaną od Paula, no ale zobaczymy. Zobaczymy. Paul jest, wiesz, przewodniczącym chyba związku koszykarzy. No. No okej, mamy jeszcze jeden duży temat. Tak. Mniej smutniejszy, radosny. Dużo smutniejszy, czyli śmierć Paula Allena. Jakoś, ja się dowiedziałem 2 tygodnie temu, całkiem niedawno, że jest reemisja tego nowotworu. No tak, bo to mała przerwa była między tym, tak, tą wiadomością a śmiercią. Podejmuje leczenie i walkę po raz kolejny. Tak. I w tym tygodniu ta fatalna wiadomość, że już jest po wszystkim. Że Paul Allen zmarł. Ty jakiś masz szczególny do niego? Jakiś stosunek, opinii o nim? Wiesz co? Nie jakiegoś osobistego stosunku do Paula Allena nie mam, natomiast no, był na pewno dobrym, rozsądnym właścicielem, tak? No nie, myślę, że niewielu właścicieli prezentuje taki poziom, jak prezentował Paul Allen. No, tam były oczywiście takie jakieś okresy, że pamiętasz, zmieniał generalnych menadżerów jak rękawiczki. Było tam chyba 3 czy 4 w przeciągu 4 lat, ale poza tym to no, taką stabilizację zapewniał, tak? Spokój. Widać było, że nie szczędził pieniędzy, żeby na przykład jakieś piki drugorundowe kupować. Więc no tak, jak powinien zachowywać się właściciel, tak? Myślę, że on rzeczywiście lubił ten sport, ogólnie sport. I to nie było jakiś tam, nie wiem, kolejny element w portfelu jego finansowym, tak? Tylko jakaś zabawka. Tylko rzeczywiście tą koszykówkę lubił, ogólnie sport. Jakoś on czuł. To zresztą zawodnicy mówią, że wielokrotnie był na treningach. Mhm. On podobno był też wielkim fanem draftu. Tak, właśnie. Tak, on się pojawiał na tych wszystkich workoutach. Nie każdy właściciel uczestniczy w workoutach, draftach, tak, osobiście. A on to robił. No to, że... Też chyba możemy jakoś się z nim zidentyfikować w tym sensie, że z tego co wiem, to zarówno ty, jak ja bardzo też lubimy ten element NBA. Tak, draft jest fajny. NBA bez draftu to nie wiem, już się tym interesował. W każdym razie, no, ciekawy człowiek, pasjonat. Ja lubiłem jego jakieś tam wrzutki na Twitterze czy gdzieś na innych mediach społecznościowych dotyczące jego jakiejś takiej aktywności naukowej, prawda? On był takim fascynatem nauki poza wszystkim. Mhm. Właśnie. Więc w ten segment też bardzo dużo inwestował. No dobrze. A co teraz? No właśnie, co teraz? Teraz myślę, że nie za wiele wiem. Ja nie chciałbym znuć spekulacji, bo to możemy wszystko teraz powiedzieć. Od tego, że nic się nie za wiele zmieni, że będzie nowy właściciel i będzie Osh i dalej. Jedno powiedzieć na pewno możemy, że nie będzie tak jak było, tak? Bo przyjdzie nowy właściciel i nowy właściciel będzie jakiś. Na pewno będzie. Tak, to będzie ktoś inny. Tak. No i teraz pytanie, jak Blazers trafią? Czy trafią na jakiegoś Wiwka Rana Dive, czy jak on się tam nazywa, albo innego... Marka Cubana. No Mark Cuban to jeszcze nie byłoby tak źle, tak? Bo... Ja nie mówię, że tak, tylko... Natomiast chodzi o to, że to będzie ktoś kompetentny, a jeżeli będzie niekompetentny, to czy się będzie bardzo wtrącał, czy się będzie mniej wtrącał, tak? Tak, znaczy będzie trudno trafić kogoś tak z osobistym podejściem jak Paul Allen. No, ale to nawet nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, żeby trafić kogoś, kto będzie pozwalał mądrym ludziom dobrze zarządzać, będzie potrafił ich wybrać, tak? A jeśli będzie chciał takie troszkę bardziej ręczne sterowanie wprowadzać w życie, no to żeby wiedział, co robi, tak? A nie tak jak Glenn Taylor, jak ostatnio go KG nazwał, że he knows shit about basketball. Nie wiem, czy tak jest, ale Minnesocie dobrze się nie wiedzie pod jego rządami od lat wielu. Znaczy, no to jest duży znak zapytania, tak? Na pewno organizacja jest w punkcie zwrotnym. Nie wiadomo, co z tego się wytworzy, wykluje. Zarządza tym ten holding Vulcan. Vulcan INC, tak. No to, ale to jest tak naprawdę firma Paula Allena, tak? No to tak, jedna z części jego portfela właśnie. Oni będą decydować prawdopodobnie, ale jeszcze nie wiedzą. W sumie podoba mi się ich zachowanie, że dopóki jeszcze
ale Paul Allen nie został pochowany, to nie będę niczego mówić i o niczym decydować. Wydaje mi się dosyć uczciwe i etyczne. To znaczy, z tego co widać, to wygląda, że jest duża szansa, że klub zostanie sprzedany, tak? Czyli, tak, że nie pozostanie to w rękach rodziny Allenów. Nie, to właściwie odpada, bo siostra Allena chyba wyraźnie zaznaczyła, że ona nie jest raczej zainteresowana. Raczej. On dzieci nie ma. On nie ma dzieci, nie ma żony, więc jest ta tylko siostra. I ona nie jest. To dziedziczy, ona nie ma, tak, nie ma przekonania do tego, żeby pozostawić w rękach, w swoich rękach Blazers. Chyba bardziej. Tak naprawdę nie wiadomo, czy ona to dziedziczy, bo to w no sumie tak, może testament, tam być jakiś testament, oczywiście, może ten wulkan w ogóle być komuś zapisany. Nie wiemy, to nic jeszcze nie wiemy. No, tak no dlatego ciężko snuć cokolwiek. Możemy mieć tylko obawy, że trafimy się w ręce, to czy Blazers trafią w ręce jakiegoś szaleńca, albo kogoś bardziej racjonalnego, to byłoby lepsze rozwiązanie oczywiście. Ale natomiast tutaj musimy czekać. A powiedz mi, bo jeszcze takie pytania się pojawiały, czy jest jakieś zagrożenie, że nowy właściciel zmieniłby miasto, jak ty to widzisz? Wiesz co, no to jest biznes, to jest biznes. I pod tym kątem to wszystko może się zdarzyć. Myślę, że Seattle też nie przypuszczało w pewnym momencie, że coś, co jest identyfikacją ich miasta, tak, się skończy i że wylądują w Oklahomie. Więc nie tego scenariusza bym nie wykreślał. No tak, ale z drugiej strony też bo nie wygląda, żeby cokolwiek na to wskazywało. Że Blazers, że Portland, to musi być. Ale jeśli oni sprzedadzą to komukolwiek, jakiemuś biznesmenowi, nie wiem, z Tajwanu, nie wiem, z wioski pod Filadelfią, no to on będzie kalkulował biznesowo. No ale tam są chyba, też Liga ma coś do powiedzenia w tej kwestii. No, oczywiście. No, to też nie jest tak, nie ma Seattle, to jakby wyrzucić Portland, znaczy Blazers z Portland, to w ogóle to jakiś martwy region by się pojawił tutaj, a jednak pewnie no, nic nie powinno na tym zależeć. Nie ułatwiło wielu rzeczy, wiesz. Podróże klubów na północny zachód to nie jest nic. Myślisz tak? No, ja myślę, że oni bardziej patrzą na pieniądze. Na to. Wojnarowski to napisał, że Allen bardzo dbał o to, żeby Blazers byli w NBA, żeby północny zachód miał ligę koszykówki. Tego sobie. No ale wiesz, ta zasługa, tak? Była te przynosiny ze Seattle i jednak to się chyba czkawką lidze troszkę odbija, bo na każdym kroku słyszą o tym, nawet robią jakieś mecze przedsezonowe w Seattle w związku z tym, tak? Więc to. Ale wiesz, no nigdy. A może Vancouver? Kanada, północny zachód nadal. Więc różnie może być. Tak, ale ja myślę, że nie ma co tym straszyć, bo nie straszymy. Co nie wskazuje na to wiele, żeby takie zagrożenie było realne. Chyba na liście tych scenariuszy nie najwyżej notowany. Też mi się podobało, to chyba Dave Descartes na Blazers pisał, a może nie, może ktoś inny, nie, już nie pamiętam, że w zasadzie jak spojrzeć na te drużyny, które się ubiegają o klub NBA, to gdyby wrzucić tam Portland jako ubiegających się, to byliby w czołówce, tak? No bo tam nie ma wielkich rynków za specjalnie. Seattle, które jest większym no to metropolia, rynkiem, tak, tak. Nie ma nawet hali, tak, która by spełniała wymagania, więc nawet nie ma za bardzo konkurentów. Seattle ma, zdaje się, drużynę futbolową, tak? Tak. Portland nie ma. Portland się do baseballa przymierza. Więc jakby w tym sensie Blazers mają monopol na sport w regionie, w Oregonie w ogóle. Tam chyba jest tylko drużyna soccera, jak to Amerykanie mówią, ale to żadna konkurencja. Więc to są jakieś argumenty, tak, za tym, że Portland będzie, czy Blazers będą Portland. Jakkolwiek, że wieść dramatyczna i przykra, straszna. Ale myślę, że będziemy nadal kibicować Blazers Portland. No, bez wątpienia. Na lata. Już z kim? Za sterami, no to już przyszłość. Dalsza niż najbliższy mecz i pewnie jakieś tam wyniki. Ale będzie Portland. Portland Trail Blazers. No dobra, to chyba. Na razie ten wstęp. Dzisiaj, co? Pół godziny ponad to. W pierwszych dwóch meczach, więc to chyba nie jest źle. Czekamy na rozwój wypadków.
I za dzisiaj dziękujemy. Dzięki wielkie. Cześć. Idziemy na wybory. Cześć. Tak jest, do usłyszenia.